Po aresztowaniu 32 członków placówki AK Boćki na czele z świętej pamięci Bolesławem Derechajło w dniach 20-23 kwietnia 1943 roku jeszcze 5 mężczyzn obejmowało komendanturę nad placówką AK Boćki. Chciałbym skupić się na dwóch ostatnich, mianowicie na Feliksie Pietrzykowskim, zabitym przez Urząd Bezpieczeństwa w Lubiejkach w lipcu 1945 roku oraz Eugeniuszu Korzeniewskim, pseudonim Ryg, zabitym przez UB pod Oleksinem w 1948 roku. Na temat świętej pamięci Feliksa Pietrzykowskiego pisał w swoich wspomnieniach mój stryj Bogusław Tatarczuk. Cytuję. I jeszcze kilka zdań o ruchu oporu w mojej miejscowości i okolicy. Około 1942 roku powstaje AK, a na terenie powiatu bielskiego drugi oddział ułanów spieszonych. Dowódcą tego oddziału został chorąży Stanisław Korzeniewski. Jego rodzinę wywieźli Sowieci na Syberię. Po zagadkowej śmierci dowódcy następcą jego został Pietrzykowski. Oddział w stanie rozproszonym był na terenie Lubiejk i 13 czerwca 1945 roku został otoczony przez UB. Wtedy zginął dowódca Pietrzykowski, pozostawiając swoją żonę Marychnę z domu Małyszczuk z synkiem Krzysiem. W przyszłości, niedalekiej, miałem przyjemność bycia nauczycielem Krzysztofa w szkole podstawowej w Wałkach. Ojca Krzysztofa widywałem w czasie okupacji, ponieważ przychodził do państwa Treugutów po książki i informacje do Stefana, syna Treugutów, który pracował jako tłumacz w gminie w Boćkach. W czasie ataku na ruch oporu w Lubiejkach, oprócz dowódcy, zginął jeszcze jeden partyzant. Kilku chłopaków uciekło, a część aresztowano. Zawieziono do Bielska, osądzono i uwięziono. Wśród uwięzionych znalazł się mój dalszy kuzyn i kolega Tatarczuk Kazimierz, później szwagier. Do AK należeli Jan Piekarowicz, nauczyciel, Jan Bajena, nauczyciel, Jan Chalupka, nauczyciel, Bajena Wincenty, felczer i jego zięć Maciuka Aleksander. A teraz również fragment wspomnień stryja na temat świętej pamięci Eugeniusza Korzeniewskiego Ryga, mianowanego przez kapitana Władysława Łukasiuka Młota, organizatorem rezerw 6 Brygady Wileńskiej na terenie powiatu Bielsk Podlaski. Cytuję. Tak minęła okupacja sowiecko-hitlerowska dla mojego pokolenia nastoletniego. Straty materialne i fizyczne, moralne i kulturalno-oświatowe. Ale po zakończeniu wojny, to jest 2 maja 1945 roku, trwa nadal okupacja sowiecka, choć w innym wymiarze. Zakłamania, prześladowania religijne, prześladowania ludzi z ruchu oporu, bądź walczących na innych frontach II wojny, tzw. Zachodzie. Władza ludowa traktowała ich jak wrogów lub element niepewny. Osobiście tego nie doświadczyłem, bo miałem trochę szczęścia. Przypominam sobie, jak do mojego rodzinnego domu przyszedł były akowiec, pan Eugeniusz Korzeniewski, i zabronił mi formalnego zapisania się do ruchu oporu. Chyba win. Był to rok 1945? Powiedział, abym uczył się, bo po wojnie będą potrzebni ludzie wykształceni, a do pociągania za spust broni ma dosyć ludzi. Powiedział też, że jak zajdzie potrzeba, to i tak znajdą mnie, bo należę do nich. Dzięki temu moje akta osobowe prowadzone przez UB były czyste po wojnie. To też wciągano mnie do komisji referendalnych lub wyborczych. W 1952 roku złożyłem wniosek o zakup broni myśliwskiej, który rozpatrzono pozytywnie ku mojemu miłemu
zaskoczeniu. I ostatni z fragmentów wspomnień stryja Bogusława Tatarczuka dotyczący 5. Brygady Wileńskiej. Wczesną jesienią 1944 roku przybyli na nasz teren akowcy z Wileńszczyzny z oddziału Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Razem z miejscowymi akowcami uczestniczyli w różnych akcjach zbrojnych przy zwalczaniu tworzącej się nowej władzy PRL. Pamiętam, jak w maju 1945 roku jako abiturient jechałem rowerem do domu rodzinnego. Na początku wsi Tołwin od strony Siemiatycz wylegitymowało mnie Wojsko Polskie Ludowe i prosili, abym nie informował nikogo o tym, że tu stacjonują. Po drugiej stronie Tołwina znowu wojsko, ale z innymi orzełkami na czapkach. Ponownie wylegitymowano mnie. Pokazałem zeszyty z notatkami i książkami. Ponowne pytanie. Czy spotkałem się z wojskiem? Odpowiedź twierdząca. Kazali jechać dalej. Przybywszy do domu, znowu zaskoczenie. Po wejściu do kuchni, zaskoczony oficer z oddziału Zygmunta, ale mama szybko uspokoiła go, że to mój syn. Po rozmowie z nim podarował mi brzytwę do golenia i szczerze zazdrościł, że mogę uczyć się, a on musi tułać się. Opowiadał o losie akowców na Wileńszczyźnie. Z jednej strony Niemcy, a z drugiej Sowieci. Gdyby zostali po ruskiej stronie, wszyscy na Sybir. Ruch oporu trwał do 1947 roku, do wyborów. Przed wyborami amnestia, a w lipcu 1947 roku ujawnienie się żołnierzy z ugrupowań partyzanckich. Ci, którzy nie ujawnili się, rozproszyli się i wyjechali na ziemię odzyskane i tam starali się ułożyć sobie życie pod okiem UB. Nieliczni pozostali na naszym terenie i przeszli do nowego ugrupowania Ruchu Oporu Wolność i Niezawisłość. Z miejscowych zapisali się Bajena Tadeusz i Mieczysław, Sieklucki Alfons, Kaczyński Józef, Drabiuk Antoni, Wychowski z Osmoli, kilku z Pokaniewa i Hornowszczyzny, jak Hermaniuk Antoni, Jan i inni.